Dzień dobry, witam serdecznie Państwa, którzy słuchacie codziennika biblijnego w dzisiejszy dzień, 8 kwietnia 2022 roku. Słowo Boże na dzisiaj jest zapisane w drugiej księdze Samuela w 12 rozdziale oraz w liście apostoła Pawła do Kolosan, 2 rozdział, 13 wiersz. Wysłuchajcie proszę, czego na dzisiejszy dzień możemy nauczyć się z Pisma Świętego. Rzekł Dawid do Natana: zgrzeszyłem wobec Pana. Natan zaś rzekł do Dawida: Pan również odpuści twój grzech, nie umrzesz. A w Nowym Testamencie czytamy: was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, Bóg wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Niewątpliwie tematem przewodnim dzisiejszego dnia jest grzech, a dokładniej mówiąc, odpuszczenie grzechów. Pierwszy werset, który mogliśmy wysłuchać, zabiera nas w dość odległą podróż, która miała miejsce za czasów króla Dawida. Otóż Natan, jako prorok Boży, został posłany do króla Dawida po tym, gdy ten cudzołożył z Batszebą, aby go napomniał. Oczywiście wypomnienie królowi grzechu czy winy było bardzo trudną rzeczą. Natan, by uświadomić swojemu królowi, co uczynił, opowiedział mu pewną historię, którą z pewnością Państwo znacie, ale pozwólcie, że w kilku słowach ją przypomnę. W pewnym mieście było dwóch mężczyzn, jeden bardzo bogaty, a drugi biedny. Bogaty miał bardzo dużo owiec, bydła, natomiast biedny nie miał nic oprócz jednej małej owieczki, którą zakupił, a później karmił ją z tego, co miał, wychowywał ją wraz ze swoimi dziećmi w swoim domu. Słowo Boże opowiadało nam, że z kubka jego piła, spała w jego ramionach, była jak córka. Pewnego razu tego bogatego człowieka odwiedził pewien gość, ale żeby przygotować dla niego posiłek, bogacz nie wziął żadnej ze swoich owiec, ani żadnej sztuki ze swojego bydła, a zamiast tego zabrał owieczkę temu biedakowi i przyrządził ją dla podróżnego, który do niego przyszedł. Według Dawida, gdy wysłuchał tej historii, bogacz zasłużył na śmierć. Wtedy Natan odpowiedział mu na to, że właśnie on jest tym bogaczem i popełnił wielki grzech. Prorok odwołuje się najpierw do ogólnoludzkiego poczucia sprawiedliwości, by następnie wskazać na to, co on uczynił, na jego złe zachowanie. Równocześnie prorok pomaga Dawidowi rozpoznać grzech, ukazując mu, że jego istotą jest zlekceważenie Bożego Słowa. Dopiero wówczas w sercu króla Dawida budzi się prawdziwe poczucie winy, które przybiera formę wyznania, jakie mogliśmy wysłuchać. Zgrzeszyłem wobec Pana. W tym momencie Dawid czyni pierwszy krok do ocalenia swojego życia. Ratuje go ufny zwrot ku Bogu. Ratuje go pokutna modlitwa i w końcu wyznanie grzechu. Prośba o odpuszczenie winy i powierzenie się Bogu. Dziś stajemy pod krzyżem i również uświadamiamy sobie nasze winy, nasze grzechy.
Możemy dostąpić odpuszczenia grzechów i o tym przypomina nam również słowo apostoła Pawła, że byliśmy umarli w grzechach, ale to Bóg może nam odpuścić wszystkie przewinienia i grzechy, które popełniliśmy. Nikt inny, tylko Bóg. On też sprawia, że możemy zacząć żyć na nowo pięknym i błogosławionym życiem w obecności Jezusa Chrystusa. Otrzymaliśmy od naszego Boga zbawienie odkupione drogą ceną krwi Jezusa Chrystusa przelanej na krzyżu. I dzięki temu człowiek może mieć pokój z Bogiem. Nie musi umierać, ale może żyć. Stańmy i my dziś do cichej modlitwy pod krzyżem Chrystusa. Przeprośmy naszego Zbawiciela za nasze grzechy. Spowiadajmy się przed Nim z tego, co złe w naszym życiu. A wtedy dostąpimy przebaczenia i doświadczymy Bożej miłości. Życzę Państwu na dzisiejszy dzień Bożego pokoju oraz zachęcam do szczerej, pokutnej modlitwy. Zostańcie z Bogiem.